Postaram się opowiedzieć, na jakim etapie w tym roku jest realizacja ważnego zadania, czyli stworzenie Krajowej Sieci Onkologicznej. Na początku chcę jasno podkreślić, że Krajowa Sieć Onkologiczna to nie jest tylko pomysł Polski, to jest projekt, który jest bardzo spójny z szeregiem działań, które w Polsce się toczą już od 2015 roku, czyli wprowadzenie pakietu onkologicznego, ale też z działaniami na arenie międzynarodowej, certyfikacją międzynarodową AIPAC-a, EC i BC w zakresie raka piersi, czy też trwającą obecnie certyfikacją w zakresie raka płuca. Akurat nasz ośrodek ma zaszczyt we wszystkich tych procesach. Krajowa Sieć Onkologiczna, to co jest istotne, swoją strukturę ma dosyć wyraźnie, jednoznacznie opisaną już w ramach ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Ta ustawa weszła w życie w tym roku, w kwietniu tego roku, ale okres wprowadzenia szeregu regulacji jest rozciągnięty na dłuższy okres. To, co jest istotne, jesteśmy teraz w procesie tworzenia systemu informatycznego Krajowej Sieci Onkologicznej, o tym powiem krótko. I już jest od sierpnia tego roku powołana Krajowa Rada Onkologiczna, której mam zaszczyt być przewodniczącym. Sama struktura Krajowej Sieci Onkologicznej będzie szczegółowo opisana w rozporządzeniu, które mam nadzieję Rada dzień znajdzie swoje światło dzienne. Już jest długo konsultowana społecznie, ale istotą tego rozporządzenia, poza tymi detalami, jest to, że ośrodki najwyższej referencyjności to ośrodki, w których znajdują się wszystkie kluczowe dziedziny leczenia onkologicznego, czyli chirurgia, leczenie systemowe i radioterapia, i najbardziej doświadczony taki ośrodek SOLO3 z danego regionu będzie wojewódzkim ośrodkiem monitorującym. Także po ogłoszeniu zakresu funkcjonowania i wskazaniu tych wojewódzkich ośrodków monitorujących będzie można już rozpocząć taką pełną współpracę z Krajowym Ośrodkiem Monitorującym, który wprost w ustawie jest wskazany, to jest Narodowy Instytut Onkologiczny. I jeżeli chodzi o zakresy działania wojewódzkich ośrodków monitorujących, też w ustawie jest jasno wskazane, że w ramach danego województwa wojewódzki ośrodek monitorujący bierze na siebie ciężar, obowiązek szkoleń z zakresu współpracy z ośrodkami, z POZ-ami, ale również w zakresie analizy danych musi się wykazać, zbierać te dane, które przechodzą przez system informatyczny Krajowej Sieci Onkologicznej. No i ma w tym zakresie wspierać ekspertów z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wojewódzkie ośrodki monitorujące też mają za zadanie przeprowadzenie szkoleń koordynatorów. Oczywiście te szkolenia dopiero się tworzą. Kilka zdań o tym za chwilę powiem. No ale już później ciągłe szkolenie, szczególnie w zakresie współpracy między koordynatorami z poszczególnych jednostek, to jest zadanie dla WOM-ów. No i profilaktyka, to też ocena sytuacji profilaktyki, dostępu do profilaktyki w danym regionie, to też zadanie, które WOM musi wziąć na siebie. Sama struktura koordynacji i proces jest oczywiście zróżnicowany w zależności od rodzaju nowotworu. My mamy takie doświadczenie, że ta koordynacja jest bezwzględnie konieczna u pacjentek z rakiem piersi czy pacjentów z rakiem gruczołu krokowego już od poziomu rozpoznania nowotworu. Z kolei są takie nowotwory jak rak trzustki, jajnika i płuc, gdzie już na poziomie podejrzenia choroby nowotworowej trzeba intensywnie współpracować z pacjentem i to jest rola koordynatorek. Ważnym elementem koordynacji będzie możliwość wykorzystania nowej karty DILO, karty eDILO. To narzędzie ma ułatwić proces monitorowania przebiegu ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej pacjentów. I to, co jest ważne w zakresie szkoleń, jesteśmy w trakcie rozmów z Ministerstwem Zdrowia. Wstępnie ustalono, że na takie szkolenie będzie kierował koordynatorów dyrektor szpitala. Szkolenia będą prowadzone już te takie cykliczne szkolenia właśnie przez wojewódzkie ośrodki monitorujące. Tutaj pomyłka, koordynująca stara nazwa.
ale to chodzi o WOMP. No i to, co jest ważne, no trzeba je co pewien czas odnawiać. No i mają te szkolenie zakończyć się certyfikatem. Tu współpraca rysuje się Ministerstwa Zdrowia Ogólnopolskiego, Zrzeszenia Publicznych Centrów Instytutów Onkologicznych i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Takie pierwsze szkolenia już się odbywają. W naszym ośrodku przeszkoliliśmy koordynatorów z kilku województw. Takie szkolenie trwa 2 dni. To myślę jest przedmiotem dodatkowej, być może dyskusji, w jaki sposób można rozszerzyć te działania. Ale duży jest udział w tych szkoleniach samych koordynatorek, które mają doświadczenie, czy też w pilotażu, czy też w prowadzeniu pakietu onkologicznego od pewnego już dłuższego okresu. Sama karta DILO to jest ważny element, to jest nowe narzędzie, które ma działać na poziomie gabinet.gov.pl, czyli na poziomie platformy P1. I taka karta jest przedmiotem w tej chwili pracy zespołu do spraw wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej. I to, co jest najważniejsze, karta DILO ma być obowiązkowa. Taki jest zapis w ustawie, czyli będzie obowiązkowa. I to jest narzędzie nie tylko dla dostępnej informacji dla pacjenta, ale też narzędzie do pracy dla koordynatorów. Tu są pewne potrzebne modyfikacje opisów, a dodatkowe wyjaśnienia ze strony Ministerstwa Zdrowia w zakresie możliwości wykorzystania tych danych, które gromadzimy w ramach karty DILO przez koordynatorów. Tak, żeby przepływ tych danych po prostu był po pierwsze zgodny z prawem, a po drugie efektywny w zakresie monitorowania jakości opieki onkologicznej. I jest to forma też systemu sprawozdawczego. Jak widzicie Państwo, ta ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna prowadzona w ramach karty DILO obejmuje tak jak do tej pory i diagnostykę wstępną i pogłębioną, ale również koncylia. Tu elementem dodatkowym, nowym jest plan diagnostyki, plan leczenia, no i połączenie z systemem histopatologicznym. Nowa karta EDILO odwzorowuje też ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną pacjenta z uwzględnieniem elementów nowych. W starej karcie DILO nie było możliwości wprowadzenia nagłego leczenia przed jeszcze wielodyscyplinarnym zespołem, przed koncylium, a tu jest taka możliwość będzie. Tak samo będzie dodatkowa możliwość przeprowadzenia diagnostyki uzupełniającej. I w tej ścieżce uwzględniona też jest grupa pacjentów, która w pierwszej kolejności przechodzi zabieg diagnostyczno-leczniczy. Ważną informacją dla Państwa jest to, że w tworzeniu tej nowej karty DILO uczestniczą zarówno doświadczeni klinicyści, jak i koderzy, którzy wiedzą, jakie są problemy w komunikacji z tymi pacjentami. W ramach karty EDILO przede wszystkim zbieramy podstawowe informacje o pacjentach, o jego stopniu zaawansowania choroby. No, dyskusja jeszcze jest wciąż aktywna na temat intencji leczenia, ale wydaje się, że to jest ważna deklaracja ze strony zespołu wielodyscyplinarnego. No i zalecenia, konkretne zalecenia, nie takie, czy wysłać pacjenta do ośrodka wyższej referencyjności, tylko co specjaliści na tym konsylium postanowili, w jakiej kolejności będą przeprowadzane poszczególne etapy leczenia. Nie bez znaczenia jest oczywiście ocena stopnia zaawansowania z uwzględnieniem prefiksu, czyli czy to dotyczy klinicznego stopnia zaawansowania choroby, czy też już PTNM-u. Te elementy są ważne po to, żebyśmy wiedzieli, o jakiej grupie pacjentów mówimy przy liczeniu wskaźników. I teraz przechodzimy od razu, bo mamy ograniczony czas na tą prezentację, do wskaźników jakości opieki onkologicznej. Wskaźniki te, jak widzicie Państwo, przygotowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji we współpracy z zespołem do spraw wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej. I te wskaźniki mają spełniać te wszystkie kryteria jakościowe dla samych wskaźników, które są istotne. Z ustawy wynika jasno, że wskaźniki trzeba określić dla szpitali SOLO 1, 2, 3 i te wskaźniki przyjęliśmy w pierwszej kolejności, w pierwszym momencie wprowadzenia Krajowej Sieci Onkologicznej jako podstawowe, to te wskaźniki uniwersalne.
niespecyficzne na rządowo, za chwilę je przedstawię. A drugą grupą są wskaźniki związane z danym typem nowotworu. I w pierwszej kolejności dotyczy to nowotworów, które są leczone w ramach unitów, czyli centrów kompetencji, czyli dotyczą raka jelita grubego i raka piersi. Ale kolejne narządy są w trakcie opracowywania. W ustawie też jest określone, że wskaźniki jakości mają też dotyczyć ośrodków kooperacyjnych. W jaki sposób to jest przygotowane? Dla każdego wskaźnika jest przygotowana propozycja karty wskaźnika. To akurat jest doświadczenie zaczerpnięte z pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, ale też tu widzicie Państwo, dla każdego ze wskaźników jest ocena klucza, no, nazwy kluczowej, ale też celu, nazwy tego wskaźnika, no i dokładnie wartości, którą przyjmuje się jako docelową, czy też optymalną. I to w karcie wskaźnika jest dokładnie opisane, co liczymy i co uwzględniamy i z jakiego źródła w liczniku i mianowniku dla danego wskaźnika. No i pytanie, czy ten wskaźnik jest kluczowy dla systemu, czyli jest takim wskaźnikiem, który też powinniśmy uwzględnić w wyliczaniu wartości współczynnika korygującego, czyli po prostu dodatkowych świadczeń finansowych dla tej grupy pacjentów. I tu, jak widzicie Państwo, dla wskaźników dotyczących poszczególnych typów nowotworów też ta sama metodyka. Przyjęliśmy dla raka jelita grubego 7 wskaźników, dla raka piersi tylko 4, ale skąd ta różnica? Bo w raku jelita grubego troszkę inaczej patrzymy na raka odbitnicy, bo inaczej się leczy niż dla esicy, czy też po prostu jelita grubego. Stąd ta liczba, którą chcieliśmy bardzo ograniczyć w pierwszym aspekcie, nawet do 3, no nie dało się, zrobiliśmy 7, ale uwzględniliśmy uwagi chociażby pacjentów, którzy bardzo naciskali na to, żeby była też wśród tych wskaźników ocena dostępu do diagnostyki molekularnej. W raku piersi oczywiście korzystaliśmy ze źródeł takich powszechnie znanych jak wskaźniki jakościowe EUSOMY, ale też dostosowaliśmy je do potrzeb i do doświadczeń naszych w zakresie prowadzenia centrów kompetencji. Wszystkie te wskaźniki zostały oparte też na rekomendacjach, które były przygotowane przez Narodowy Instytut Onkologii i przez Towarzystwa Naukowe i dodatkowo skonsultowane z ekspertami pracującymi chociażby w moim szpitalu, którzy prowadzą Breast Unit i Colorectal Unit. Wskaźniki te powinny już niedługo być opublikowane, bo przeszły pozytywną weryfikację w Krajowej Radzie Onkologicznej i właściwie są gotowe do wprowadzenia. W zakresie wskaźników dla ośrodków kooperacyjnych, czyli takich wspierających, a nie będących szpitalami onkologicznymi zakwalifikowanymi do SOLO 1, 2, 3, na przykład ośrodków zajmujących się tylko diagnostyką obrazową, endoskopową, te wskaźniki jakościowe będą głównie skupione na terminowości realizacji danego badania, ale też na dostępie do osób, które do koordynatorów właśnie w tych ośrodkach kooperacyjnych, bo koordynatorzy założenia z ustawy są wpisani do SOLO 1, 2, 3, a właśnie w ośrodkach kooperacyjnych będziemy obserwować, czy też koordynatorzy są dostępni dla pacjentów. Ta koordynacja jest bardzo istotnym elementem pierwszego etapu wdrażania Krajowej Sieci Onkologicznej, głównie z uwagi na to, że chcemy się w tym pierwszym etapie skupić na dostępie do konsyliów, do wielodyscyplinarnej opieki onkologicznej, ale też skupić na tym, żeby wszyscy pacjenci byli odpowiednio ocenieni, żeby u wszystkich pacjentów była wykonana pełna diagnostyka, no i oceniony stopień zaawansowania choroby. Nie bez znaczenia jest to, że w tym samym czasie powstaje repozytorium rozpoznań histopatologicznych. Nie jest to łatwe zadanie, trudne zadanie. Nie wszystkie systemy informatyczne ze sobą się w tej chwili komunikują. Jest to na pewno proces, który jakiś czas będzie trwał, ale muszę powiedzieć, że już dyskusja na temat tego, w jaki sposób prowadzić to repozytorium,
daje nam, onkologom, klinicystom, którzy korzystają z tych informacji zawartych w rozpoznaniach histopatologicznych, olbrzymią nadzieję, że będziemy mogli dobrze i efektywnie dobierać nasze sposoby leczenia. No i teraz wytyczne medyczne, ważny temat, ważne zadanie dla Krajowego Ośrodka Monitorującego, czyli dla naszego Instytutu Onkologii, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Już szereg takich wytycznych powstało i w ramach ustawowej ścieżki te wytyczne po weryfikacji w Krajowej Radzie, czy nie postąpiono tam, no czy właściwie metodycznie przygotowano te wytyczne, trafiają do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, gdzie powstają kluczowe zapisy dla tych wytycznych, które po weryfikacji w Krajowej Radzie Onkologicznej trafiają do obwieszczenia Ministerstwa Zdrowia. I w tej chwili znaczną częścią tych wytycznych jesteśmy na poziomie oceny przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, więc lada, no za kilka miesięcy myślę, możemy spodziewać się publikacji obwieszczenia z zawartymi informacjami o kluczowych zaleceniach przez Ministerstwo Zdrowia. I takie obwieszczenie będzie podstawą prawną do analizy danych w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej. I króciutko, jakimi problemami zajęliśmy się w ramach zespołu do spraw wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej, której chcemy rozwiązać za pomocą karty EDILO. To są wytyczne organizacyjne. Przede wszystkim chcemy skończyć z problemem pomijania pacjentów z wznowami choroby, tak żeby ci pacjenci też byli widoczni w systemie informatycznym. No, chcemy zadbać o to, żeby wszyscy pacjenci mieli dostęp do konsyli wielodyscyplinarnych, żeby uwzględnić też w ścieżce diagnostyczno-terapeutycznej tych pacjentów, którzy muszą w pierwszej kolejności przejść zabieg diagnostyczno-leczniczy, no i umożliwić do uzupełnienia diagnostyki wstępnej, a co najważniejsze pogłębionej w sytuacjach, które dla pacjenta są bardzo istotne. No i chcemy oczywiście też mieć możliwość rozliczania dodatkowych konsyliów, których liczba niestety no, zwiększa się i musimy się z tym procesem organizacyjnie zmierzyć. No i to, co jest ważne, musimy zadbać o to, żeby zmniejszyć nierówności w dostępie do konsyliów, do tej wielodyscyplinarnej opieki onkologicznej. No to, co jest ważne, to jest jeszcze oczywiście dyskusja do przeprowadzenia na temat funkcji koordynatora instytucjonalnego, czyli takiego kluczowego koordynatora w sytuacji, gdzie pacjent przechodzi przez wiele jednostek w trakcie diagnostyki i leczenia swojej no, często bardzo trudnej sytuacji klinicznej. Podsumowując, pragnę przypomnieć, że ustawa weszła już w tym roku w życie, aczkolwiek system informatyczny Krajowej Sieci Onkologicznej, czyli karta EDIO, ma powstać do kwietnia 2024 roku. Myślę, że jeszcze wraz z kwietniem nie będzie obowiązywać w całym kraju, bo proces wdrożenia będzie musiał wszystkim w zakresie edukacji, ale też testowania systemu informatycznego trochę potrwać. Najważniejsze jest to, że już jest dostęp do koordynatorów, ci koordynatorzy już przechodzą szkolenie, a wszystkie zapisy dotyczące Krajowej Sieci Onkologicznej umożliwiają też stałą modyfikację zarówno wytycznych, bo przecież standardy się zmieniają, postępowania, jak i wskaźników określających proces przebiegu tych ścieżek diagnostycznych, terapeutycznych. No i to, co jest ważne, taki system informatyczny KSO daje nam uniwersalne i przede wszystkim no, kompletne narzędzie do mapowania procesu opieki onkologicznej w Polsce, tak żebyśmy mogli znaleźć te miejsca, te białe plamy, w których ta opieka onkologiczna szczególnie jest potrzebna i wymaga szybkich zmian. Dziękuję Państwu bardzo. Przepraszam, że takim dużym skrótem, ale tych informacji nie mogę pominąć, które przekazałem. Dziękuję pięknie i dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Do widzenia Państwa.